imprezce po urodzinach Lenki. Czy w sumie po przyjęciu takim. Jestem padnięta, a Lenka, kurczę, uspałam i mam chwileczkę, żeby sobie poleżeć, ale czeka na mnie multum sprzątania. A zaraz, jak się wyśpi za godzinkę, idziemy też na plac zabaw, bo tam jest organizowana jakaś impreza na rozpoczęcie wakacji, nie wiem, Mosir to organizuje, więc pójdziemy, zobaczymy. Jest godzina chyba 15 czy 16? 15 chyba. No, więc Alenek się wyśpi i pójdziemy. Już Lenka poszła z tatusiem tam zobaczyć, czy już wszystko jest zorganizowane, czy tam już powystawiali te dmuchańce, ślizgawce i takie tam. Ale wątpię, chyba od 17, jak pisało o 17, to o 17. O, być może, może być wcześniej, nie wiem. Ale mówię, mam teraz chwilę dla siebie, więc chwilkę poleżę, bo naprawdę miałam taki intensywny dzień dzisiaj, że wiadomo, samo szykowanie tego ciasta, tortu, bla, 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 plus obiad, plus śniadanie. No i tak cały dzień zleciał. I w trakcie jeszcze pilnowanie Alanka, jeszcze pójście do kościoła, no i tratatata. I się zebrało dość, zebrało dość dużo. Dość dużo się zrobiło dzisiaj. I tam sobie zobaczymy. Przepraszam, tam sobie zobaczymy na placu zabaw, co tam zorganizowali. Tym razem się przyszykuję i wezmę ewentualnie pieniążki, bo nie wiem też, czy będą za darmo te dmuchańce, czy nie. Żeby nie było takiej sytuacji, że przyjdziemy, to mam tylko kartę, a kartą nie można płacić wszędzie. Więc wezmę gotówkę. No. Chociaż myślę, jak były dni miasta, nie, jakaś tam impreza miasta, to wiem, że burmistrz zorganizował te dmuchańce za darmo, więc dzieci mogły się korzystać z tych dmuchańców, no nieodpłatnie, ale nie wiem, jak teraz będzie, zobaczymy, mam nadzieję, że nie będzie dużo dzieci, dużo ludzi, bo to jest w sumie zorganizowane na naszym osiedlu, mamy do tego placu zabaw 150 metrów. No, do 200 maksymalnie, więc tak 5 minut się idzie spacerkiem, a nawet nie, a może 5, więc jest naprawdę blisko, a skrótem to jeszcze szybciej się idzie, ale wózkiem to niestety skrótem nie zajdę za daleko, więc tak, już jest po urodzinkach, po oficjalnych, po oficjalnej imprezie. I co? I Lenka sobie zażyczyła na prezent Lego Friends. To już dostała wcześniej, bo nie mogła się doczekać. Więc dostała wczoraj bodajże. Albo przedwczoraj. Nie wiem. W piątek. O, przepraszam. Przedwczoraj. Tak, dostałam. Już to złożyłyśmy. Trochę sama złożyła, trochę ja jej pomagałam, ale większość sama, bo ja, no wiadomo, musiałam się Alankiem zająć, a niestety takie małe dziecko przy Legu to nie jest wskazane, bo może coś tam połknąć, więc musiała sobie radzić sama i super sobie poradziła, a się zdziwiłam, że umie już układać. No i co? I co jeszcze? Zegarek, smartwatcha dostała chyba. Tak, tylko musimy jej kartę, startówkę kupić. Oh. I ten. Właśnie, może jutro pójdę kupić startówkę, żeby mogła z niego korzystać. Tak, i w sumie chyba tyle, więc do zobaczenia już na placu zabaw, może się odezwę. All I want.
Halo, halo. Przyszłam się w sumie pożegnać, bo my już po imprezce. No i powiem Wam, że fajnie było. Był jeden dmuchaniec, oczywiście za darmo. Oczywiście wszystkie rzeczy, które były na placu zabaw, atrakcje. Była dla dzieci woda, fajnie. Pani rozdawała jakieś soczki, jakieś batoniki, konkursy. Więc fajnie Lenka się wybawiła. Dla mnie mniej przyjemnie, bo musiałam z Alankiem cały czas chodzić, bo on już tak no, wszędzie biega, więc się nachodziłam, no ale teraz ze 2 godzinki byliśmy. A co jeszcze tam było? A grill był. Tak, jeszcze grill, kiełbaski, napoje. O, mam ten. Ale to już wcześniej Lenka mi zrobiła tatuaż. Sobie też zrobiła, więc mamy tatuaże, bo chyba takie same albo podobne. No, więc tam w przybitkach zobaczycie, jak mniej więcej to wyglądało. Pogoda się udała, nie padało, więc super. Super sprawa. Tylko było tak duszno, właśnie na taki deszcz troszeczkę. Wydawałoby się, że miałoby spaść, no ale całe szczęście nie spadł. I było tak duszno, ja normalnie chodziłam i zdychałam. Dobrze, że tą wodę mieli, bo nawet zapomniałam ze sobą wody wziąć. Jakoś nie pomyślałam, pomyślałam, że a, kupię w sklepie. No ale gdzie? W niedzielę sklep zamknięty. No i niestety. Niestety, niestety. No, nie kupiłam na pewno wody, ale za to dostaliśmy tam z tej imprezki. Więc tak to. Na dzisiaj już koniec, bo jest Alanka, uspałam. Wykąpałam, uspałam, jest godzina 20 chyba pierwsza, idę może montować jakiś film, zobaczymy, co tam mi się uda. I co? No i do zobaczenia do następnego vloga. Jak możecie, lajki, kciuki do góry, zostawiajcie komentarz, jak się podobało i do zobaczenia. Pa!